Poszerz swoje polarne horyzonty z eduarctic.pl. Dziękuję bardzo za możliwość przedstawienia czy ukazania miejsca, w którym od wielu lat pracujemy, jeśli chodzi o nasz uniwersytet, czy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest to stacja polarna w miejscowości, czy w miejscu, które nazywamy Calypso Bien w Bersundzie na Spitsbergenie. Postaram się przedstawić kilka informacji o tym miejscu, trochę z historii, skąd ono się wzięło, skąd ta nazwa, taka dziwna w obszarach polarnych. No i to, co tam robimy, jak pracujemy, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Samo położenie stacji, czy Spitsbergenu, myślę, że wielu osobom jest znane. Jest to archipelag Svalbard położony w obszarze Oceanu Arktycznego. Sam Bersund, czy Calypso Bien, zlokalizowany jest tutaj, gdzie ten taki czarny prostokącik jest. To jest południowo-zachodnia część wyspy Spitsbergen na południowym brzegu fiordu Bersundu, a dokładnie Recherche Fiordu. Tak jest położone Calypso Bien. Główne miejsca, w których pracujemy, to jest właśnie fiord Recherche i otaczające je wybrzeża z lodowcami Scotta, Renarda, Recherche i Antonia. I duże doliny, które tu się pojawiają, to jest Chamberlain Dalen, jak również doliny Tiern, Dyrstad, Blomli. Te miejsca jesteśmy w stanie, czy eksplorujemy od wielu lat i tam pracujemy. Tak na sam początek, jak wygląda okolica stacji w Calypso, tu widok z samolotu, czyli na pierwszym planie mamy lodowiec Renarda, troszeczkę dalej mamy lodowiec Scotta i powierzchnia, tutaj ta płaska u podnóża, to jest Calypso Stranda, a poniżej jest miejscowość Calypso Bien, to jest rzut oka z lotu ptaka z góry. Tak wygląda ta miejscowość. Tak na zachętę, na sam początek, aby pokazać, jak samo to miejsce wygląda. No i główna stacja, nieco, jeśli ktoś był w Horsundzie i widział stację polarną w Horsundzie, nieco różni się od tamtych budynków, zupełnie inaczej, ale skąd one się wzięły, to jeszcze do tego dojdziemy. Na sam początek chciałbym troszeczkę nawiązać do historii tego miejsca, czy bardziej ogólnie samej Arktyki, czy obszarów polarnych. Co wiedziano w ogóle na początku? Tutaj biorąc pod uwagę ramy czasowe, w których chciałbym się obracać, czy przedstawić pewne zarys tej historii, to jest od czasów wczesnego średniowiecza, kiedy mieliśmy okres tak zwany wikingowski, czyli około 1200 lat temu, ciepły okres tak zwanego ciepłego średniowiecza i potem od XV wieku mamy do czynienia, przynajmniej na półkuli północnej, z zjawiskiem tak zwanej małej epoki lodowej. Z tego punktu widzenia jest niezwykle istotny ten okres przed XIV czy XV wiekiem, ponieważ pojawili się wikingowie. Nie bez przyczyny do nich nawiązuję, ponieważ oni, jak wiadomo, właściwie wszędzie podróżowali. Tu jest taka mapka, która pokazuje, gdzie oni się pojawiali. Niewątpliwie również mogli się pojawić na Spitsbergenie. Co ciekawe, nie pozostawili tam stałych swoich osad. Do tej pory nie znaleziono śladów obecności wikingów właśnie na Spitsbergenie. Niemniej jednak w zapiskach z 1194 roku pojawiła się nazwa Svalbardfjord, czyli zimne wybrzeże. Tutaj jest już widać pewnego rodzaju analogię do nazwy samego archipelagu, który nosi obecnie właśnie nazwę Svalbard. Stąd usilne prace w ostatnich latach, czy w kilkudziesięciu latach, aby znaleźć właśnie ślady wikingów na Spitsbergenie. Wydaje się, że jednak obszar samego Spitsbergenu czy Svalbardu był na tyle niekorzystny, że po prostu wikingowie nie stworzyli tam żadnych stałych osad. Jak w ogóle wyglądała historia odkrywania Arktyki i spostrzegania samego Spitsbergenu, samego tamtego obszaru? To jest mapa już z okresu nowożytnego, a więc to już właściwie mamy okres wielkich odkryć geograficznych, 1570 rok, mapa właśnie z końca XVI wieku, która pokazuje daleko położony kontynent, olbrzymi, mityczny kontynent zamieszkały przez pigmejów. Tak sobie wyobrażano właśnie tą północ, nieznano jej w ogóle.
Podobnie zaznaczył na mapie również, jest ten obszar jest zaznaczony na mapie Mercatora, który również tutaj wyróżnił właśnie te obszary zamieszkane przez Pigmeów. To jest 1595 rok, ale już 1609, czyli niespełna 10 lat później, mapa zupełnie się zmieniła, jeśli chodzi o ten obszar, o tutaj pokazany, a wynikało to z faktu, że w 1596 roku, 17 czerwca, Spitsbergen został odkryty przez trójkę podróżników Barentsa, Ripa i Henskeserska. Byli to holenderscy podróżnicy, którzy usiłowali przepłynąć przejściem północno-zachodnim, dopłynąć do Indii. Niestety lody Arktyki ich zatrzymały i sami podróżnicy dotarli, właśnie odkryli Spitsbergen, a potem popłynęli na nową ziemię. I tutaj polecam, sprzed kilku lat pojawił się film fabularny pokazujący właśnie całą historię podróży Barentsa pod nazwą Nowa Ziemia. Jak ktoś będzie miał okazję obejrzeć, warto, bardzo fajnie, autentycznie zrobiony i pokazujący właśnie prawdziwą historię odkrywania północy. Ta data 1596 rok jest o tyle istotna, że właśnie pojawiła się pierwsza mapa, która pokazała nam Spitsbergen, czyli Ned Hetland, i pojawia się tutaj taki jeden z fiordów Invik, czyli wylot prawdopodobnie odnosi się do Isfjordu. Od tamtego czasu Spitsbergen jest praktycznie bardzo szybko eksplorowany. Pojawił się m.in. Henry Hudson. On zasłynął m.in. odkrywaniem samej północnej Kanady. Niemniej jednak pojawił się na zlecenie kompanii moskiewskiej, tak zwana Muscovy Company. Była to kompania zawiązana między rządem brytyjskim i władzami rosyjskimi, czy Rosją carską. Ówczesnym carem był Iwan Groźny, on zawarł porozumienie z Brytyjczykami i powstała tak zwana kompania moskiewska. Miała ona na celu przede wszystkim prowadzenie handlu. I stąd oni również mieli monopol na łowienie wielorybów, fok, morsów właśnie w rejonie Spitsbergenu. Henry Hudson stwierdził, że w rejonie Spitsbergenu mamy do czynienia z mnóstwem właśnie tego typu zwierząt. Stąd już w 1610 roku, 10 roku pojawia się John Poole, kapitan szkunera Amity, właśnie zatrudniony przez firmę Muscovy Company. Przypłynął tutaj w ten rejon i stwierdził, że jest to rejon niezwykle obfity, jeśli chodzi o wieloryby. Dzięki niemu również powstały pierwsze nazwy na Spitsbergenie, to East Point, Bell Point, Belsund między innymi, Point Partition, Low Sound, który obecnie nazywa się Van Nien. Tutaj warto jeszcze również wymienić nazwisko Tom Edge. Spędził on kilka sezonów między innymi w Belsundzie. Również pracował na zlecenie Muscovy Company. Halo? Czy słychać mnie? O coś... Tak, słychać. On zasłynął tym, że między innymi założył osadę, która jest w tej chwili zlokalizowana na wschodnim wybrzeżu fiordu Recherche, to jest miejsce Lagerneset. On tutaj zimował, między innymi raz z ekspedycją, z tymi pierwszymi ekspedycjami podróżował Robert Fothersby. Był zatrudniony właśnie przez Muscovy Company, zasłużył jako oficer na statku Matthews, a jego pokłosiem, jego wizyty był wojaż do Grenland. Nie bez przyczyny nazywa się Grenland, dlatego że w ówczesnym wyobrażeniu północnych krańców ziemi wydawało im się, że właśnie Spitsbergen to jest część Grenlandii, czyli nie ma rozdzielenia między Spitsbergenem a Grenlandią, że to jest jeden ląd, stąd właśnie jest wojaż do Grenland. I w tym swoim notatniku, tym takim dzienniku, również opisał pierwsze wizyty na lodowcu nazywanym Lisim. Odnosi się on prawdopodobnie do lodowca Renard. W tym dzienniku również wykonał piękne malowidła, rysunki, jak również pierwszą mapę. Jest to pierwsza mapa tego rejonu, w ogóle Spitsbergenu. Nie udało mi się nic innego znaleźć, a wydaje mi się, że to chyba jest jedno
Pierwsza mapa, jaka powstała właśnie dla Spitsbergenu, tutaj pojawiają się pierwsze nazwy: Belsund, Edge Point, między innymi to właśnie tutaj położone, tu od nazwiska tego podróżnika. Joseph Bay odnosiła się do całego fiordu Recherche, obecnie jest to mała zatoka przed dodawcem Renard. Bardzo szybko w tym okresie następuje rozwój gałęzi wielorybniczej, właśnie dzięki tej Muskowy Company, która ma monopol. Bardzo szybko tamte obszary zostają zajęte pod wielorybnictwo. Niestety, te działania mają również swoje konsekwencje w postaci konkurencji, bo w XVII wieku potęgą morską byli również Holendrzy. Oni zakładają swoją tak zwaną kompanię północną, która również działa w tamtym rejonie i właściwie w pewnym momencie dochodzi do pewnego rodzaju konfliktu między innymi właśnie między Anglikami, Holendrami, ale również różnymi tak, miastami, które wysyłały swoich wielorybników. No i ten konflikt przeradza się w dosyć drastyczną sytuację, bo jest opisana w 1626 roku, jest właśnie zniszczenie jednej osady, Royal Head, to jest prawdopodobnie to stanowisko właśnie na Lagernesse, zostało zniszczone przez wielorybników z Hull i Yorku. Niemniej jednak oni też dostali za swoje, ponieważ tamtej części broniły również statek uzbrojony Herkules, właśnie wysłany przez Muskowy Company. Podczas tej bitwy oczywiście zostały wszystkie łupy, które wielorybnicy z Hull i York przejęli z Wallheada, zostały przejęte, ale Anglicy przy okazji również złupili holenderskie miejsca, gdzie holenderscy wielorybnicy przebywali. Także to wzajemnie się odbywało, walka o łowiska. Tutaj właśnie są pokazane takie akwarele, które wykonał Fothersby i zawarł między innymi w tym swoim dzienniku. Data 1612 wyznacza właśnie początek systematycznej aktywności wielorybniczej. Dominowali Holendrzy, Anglicy, Holendrzy, pojawiali się Francuzi, Hiszpanie, Niemcy, duńsko-norweskie wyprawy. W 1613 roku przebywało 20 statków. Właściwie do momentu wynalezienia harpuna łowiono w dosyć prymitywny sposób. Wieloryby były zaganiane na płycizny, w czasie odpływu były zabijane i przygotowywane już do obróbki i potem przetwarzane na brzegu. To jest taka mapka, pokazuje, gdzie były rozmieszczone stanowiska archeologiczne właśnie związane z wielorybnictwem w rejonie Belsundu. Te na czerwono to są stanowiska holenderskie i te na niebiesko to są właśnie stanowiska angielskie. To W4 to jest Lagernesche, czyli to jest Whitehead. Head to jest właśnie to miejsce, gdzie nazywane również było Edge Point, zniszczone właśnie w 1623 roku. Tych stanowisk było sporo. To jest właśnie to stanowisko na Lagernesse, Edge Point. Tu są ślady po piecach wielorybniczych, ślady po budynkach. Właśnie z tamtego okresu to było duże miejsce. Nawet można znaleźć szkielety wielorybów pełne, czyli to wszystko pozostało po właśnie działalności wielorybniczej. Drugim ciekawym miejscem, które jest w rejonie Kalipso, to jest takie tak zwane stanowisko Viking, błędnie nazywane stanowiskiem Viking, pod dodawcem Renard znaleziono ślady osady holenderskiej. Jak się okazuje, podczas małej epoki lodowej, czyli niespełna 200 lat później, lodowiec Renard, który awansował, po prostu zniszczył to stanowisko i obecnie ślady osadnictwa znajdują się pod Moreną. To jest takie chyba unikatowe miejsce, jeśli chodzi o Spitsbergen. Zostało odkryte na początku lat 90. przez właśnie lubelskie grupy przy współpracy archeologów rosyjskich i norweskich. Inne miejsce na Rhein Oden, ślady po działalności też wielorybniczej, miejsce po jakimś obozowisku, prawdopodobnie tutaj stałe łodzie, gdzie przygotowywano skóry, przygotowywano mięso wieloryba i potem transportowano je do pieców, aby wytapiać tran.
XVIII-XIX, właściwie wielorybnictwo skończyło się w połowie XVII wieku. Przeniosło się na Grenlandię. Wynikało to z faktu, że bardzo mocno przetrzewiono tamte rejony. No i do postępu również przyczyniło się wynalezienie harpuna, ponieważ zabity wieloryb bardzo szybko tonął, więc konieczność wynalezienia harpuna z liną, która podtrzymywała tego zabitego wieloryba, była niezbędna stąd. A zniszczenie w ogóle populacji w rejonie Spitsbergenu spowodowało również zanik działalności wielorybniczej. Pojawili się pod koniec XVII wieku i na początku XVIII pojawili się Rosjanie z nadmorza Białego, z Półwyspu Kola, nazywany Pomorcami. Oni budowali również liczne swoje stanowiska tutaj, stanowiska, budynki. Oni generalnie trudnili się polowaniem na morsy, polowaniem na białugi, polowaniem na lisy. I to są właśnie pozostałości po działalności właśnie pomorców. Całe takie szkielety, to niedaleko od stacji w Calypso Bien, są również takie miejsca, które pokazują, gdzie właśnie pomorcy pracowali. Wyznaczając jeszcze takie ramy czasowe, o których chciałbym wspomnieć, to jest ta mała epoka lodowa. Ta mała epoka lodowa, jak według różnych źródeł, zaczęła się w XIV-XV wieku, była stosunkowo zróżnicowana. Tutaj mamy aktywność słoneczną pokazaną, natomiast na dolnym diagramie mamy przebieg temperatury, więc mamy to wahnięcie, takie ochłodzenie. Po XV wieku, XVI wieku mamy ochłodzenie, potem nieco cieplej na początku, pod koniec XVIII wieku i w XIX wieku właściwie już mamy kolejne ochłodzenie aż do współczesności. To jest dosyć istotne, ponieważ z punktu widzenia właśnie funkcjonowania Spitsbergenu i funkcjonowania tego wielorybnictwa okazuje się, że tamte tereny aż do początku XIX wieku były znakomitymi obszarami do eksploracji. To są mapy między innymi wykonane przez szkołę holenderską Johannesa van Coylena. Pokazuje tutaj rejon Belsundu, gdzie mamy Snohehaven, spokojny port, Snohe Bay, spokojna zatoka, Slatberg, punkt obserwacyjny. Tutaj jest nawet zaznaczone ten Edge Point, pojawia się ta nazwa. I cały fiord, jakby tutaj możemy odtworzyć, że jest stosunkowo bardzo dobrym miejscem do kotwicowania. Potwierdza to również mapa Williama Scoresbiego, który stworzył takie monumentalne dzieło Arctic Region o historii wielorybnictwa. To jest z początku XIX wieku, 1820, i na jego mapie również pojawiają się tego typu nazwy. Tu jest z angielskiego Clean Bay, czyli czysta zatoka. I odtwarzając jakby tamte warunki ówczesne, na początku XIX wieku, można by było przypuszczać, że lodowce, które tutaj się znajdowały, były bardzo mocno wycofane. Ten tutaj między innymi lodowiec Recherche czy lodowiec Renard. Tutaj było to stanowisko, ten lodowiec jeszcze wtedy nie awansował, a więc było bardzo dobre miejsce czy w XVII wieku dobre miejsce do stworzenia osady wielorybniczej. To wszystko zmieniło się w latach 20. i 30. XIX wieku, ponieważ została zanotowana bardzo duży awans lodowców, między innymi Recherche'a i Renarda. Takie dane mamy, jeśli chodzi o dane, o materiały archiwalne. A skąd je mamy? Przede wszystkim jedno, to jest zapis w budowie geologicznej czy morfologii dna. Mamy bardzo wyraźne wały morenowe, które pokazuje zasięg tej szarży czy awansu z początku XIX wieku. Ślady tej awansu widzimy również na brzegu w postaci takich wałów morenowych przyklejonych do wybrzeży starych wybrzeży klifowych, ale w 1838 roku w rejon Belsundu przybyła wyprawa statku. To była naukowa wyprawa statku La Recherche w 1838 roku, korwety francuskiej, stąd potem nazwa całego fiordu jest właśnie Recherche, i oni stworzyli pierwszą mapę pokazującą zasięg tego lodowca Renarda, jak również lodowca Renarda. Oni prawdopodobnie już przybyli w fazie recesji tego lodowca. Piękne tutaj grafiki wykonał przede wszystkim August Meyer. Właściwie można powiedzieć, że fotograficznie odtworzył położenie czoła. Dzięki temu można tutaj właśnie porównywać ze współczesnymi zdjęciami. A sama nazwa lodowca, którą oni używają na mapie, to był właśnie lodowiec iglasty, igiełkowy,
właśnie taki potrzaskany. Stąd jest to taki jakby taka wskazówka, że ten lodowiec był po szarze, a więc musiał być bardzo mocno uszczeliniony. W ogóle XIX wiek to jest moment, kiedy bardzo dużo ekspedycji naukowych się pojawiło na Spitsbergenie. Jedna z takich to jest właśnie Nordenskjölda, wykonał całą właściwie mapę Spitsbergenu, również tutaj w rejonie Belsundu przebywał w latach 60. XIX wieku. Potem już koniec XIX wieku, kolejna wyprawa francuska, korwety La Manche i już mamy tutaj dosyć dokładną mapę tego terenu. Natomiast niezwykle istotny pobyt w rejonie Belsundu można zanotować, jeśli chodzi o brytyjski szwadron szkoleniowy z 1895 roku. Tutaj pojawiły się trzy statki: Calypso, Active i Ruby. Stąd, jak mogą się Państwo domyśleć, pojawia się również nazwa właśnie Calypso Bay, to w rejonie naszej stacji. Wtedy wydaje się, że tutaj niewielka zatoczka była. Prawdopodobnie też cumował tutaj ten HMS Calypso i stąd w ogóle nazwa tego terenu, tego obszaru tutaj w rejonie Calypso, w rejonie naszej stacji, to jest właśnie stacja Calypso Bien czy Calypso Stranda, pochodzi właśnie od nazwy tego statku, tej brytyjskiej jego szwadronu szkoleniowego. Pozostałe statki również swoje nazwy pozostawiły, jeden z tutaj z przyrządku to jest Ruby Penten, natomiast tutaj grzbiet oddzielający Renarda od Chamberlain Dalen jest nazywany Active Kamen. Tych nazw związanych z pobytem Brytyjczyków jest znacznie więcej w tym rejonie. Bardzo dobrą mapę wykonana została nieco później, w 1898 roku, przez szwedzką ekspedycję nad Horsta. Jak tutaj widać już na tej mapie, pojawiła się już te nazwy, między innymi pojawia się Recherche Bay, jak również Calypso Bay. Tutaj, jeśli chodzi o tę ekspedycję, kapitalne zdjęcia wykonał Alex Hamburg. Były to zdjęcia na szkle, właściwie wielkoformatowe, fotogrametryczne i dzięki tym właśnie zdjęciom można właśnie porównywać, jak wyglądał tamten teren w 1898 roku i właściwie 100 lat później możemy zobaczyć, jak to się zmieniało. Te zdjęcia są niezwykłej jakości, bardzo dobrze wykonane i na szczęście dostępne. Koniec XIX wieku to również ciekawostka, ponieważ czy przełom XIX-XX wieku, właściwie do I wojny światowej, Spitsbergen zasłynął bardzo silnym rozwojem turystyki. Jednym z budynków, który jest w rejonie Calypso, to jest tak zwany Kamsmith, zbudowany przez konsula norweskiego Giavera w 1904 roku, stąd Giaverhuset nazywany również. Natomiast Camp Smith, słowo Smith pochodzi od nazwy jednej z pań, która była dyrektorem banku, która obsługiwała firmę North Exploration Company. Ta firma North Exploration Company odkupiła potem od tego konsula ten domek i przejęła na własność. O Neku jeszcze za chwileczkę powiem. A sam rozwój turystyki, proszę bardzo, na tych zdjęciach widać, jak bogate bogactwo mnóstwo ludzi przebywało w tamtym rejonie. Właściwie całe linie transportowe, całe linie statków brytyjskich, niemieckich, tutaj akurat mamy statek niemiecki, francuski, przypływały, miały regularne rejsy i odwiedzano tamte tereny, zwłaszcza tutaj widać ta łódkę i te parasolki przed lodowcem Renarda, no niezwykle się malowniczo wpisują w krajobraz polarny. Wraz z turystyką, z turystami przebywali również w tym rejonie artyści. Tutaj jest przykład Tristana Jamesa Ellisa, który wykonał piękne rysunki czy malowidła, obrazy tamtego terenu, znakomicie dokumentujące między innymi położenie czół lodowców. Jest niezwykłe bogactwo również filatelistyczne z tamtego terenu, z tamtego okresu. Mnóstwo różnego rodzaju pocztówek, znaczków pojawiało się właśnie między innymi z Belsundem, z rejonem naszej stacji. Jeszcze wtedy jako akurat tej stacji nie było, ale samym Belsund był niezwykle popularny, jeśli chodzi o turystykę w tamtym okresie.
Początek XX wieku to również nasilenie eksploatacji naukowo-przemysłowej, już przemysłowej. Wspomniałem o tej North Exploration Company, o tej firmie brytyjskiej. Została założona przez Ernesta Mansfielda. Wynajął on między innymi norweskich naukowców. Tutaj chodzi o Adolfa Hoela, on był geologiem. Chodziło o poszukiwanie złóż naturalnych. Firma North Exploration Company powstała w 1910 roku, zbankrutowała niestety w 1929. Bardzo szybko obszar Spitsbergenu stał się miejscem wykupywania koncesji na pozyskiwanie bogactw naturalnych. Stąd między innymi byli wynajmowani naukowcy, czy badacze, czy kartografowie, aby dokładnie skartować tamte tereny. Taka mapa właśnie powstała na początku XX wieku. Stąd tutaj mamy też pokazany podział na te działki. To są akurat działki wydzielone przez North Exploration Company. To jest rejon Calypso, rejon właśnie Camp Smith, tam gdzie jest ten wspomniany dom turystyczny i wschodnie wybrzeże. Tutaj mamy tak zwane miejsce Iron Camp, o którym jeszcze za chwileczkę powiem. To jest jedno z tych pierwszych miejsc, gdzie były eksploatowane bogactwa naturalne. Tu jest rudy żelaza, Iron Camp. To są budynki, tak wyglądały budynki w 1936 roku. One powstały znacznie wcześniej, one powstały w latach 20. Krótko była eksploatacja, ponieważ ekonomicznie to się nie opłacało. Zbyt duże koszty niestety nie przekładały się na zyski. Te budynki w 2011 roku został tylko jeden budynek. Tam w tle, jeśli się dobrze Państwo przyjrzą, widać właśnie te skały żelazonośne. Niestety w 2021, czyli w tym roku, jak byliśmy, ten budynek ostatni już uległ zawaleniu. Także niestety po Iron Camp zostały tylko same ruiny. Innym miejscem, gdzie wydobywano bogactwo naturalne, to jest tutaj w rejonie Asbest Oden. Wydobywano rudy azbestu, serpentynit między innymi. Tutaj koncesje miały dwie spółki, między innymi North Exploration Company i druga Kulspis. Kulspis była firmą norweską. I po eksploatacji pozostały takie sztolnie, jak również ślady po budynkach wykorzystywanych przez górników. I trzecim bogactwem, które w tym rejonie było mocno eksploatowane, to jest węgiel. Właśnie z węglem kamiennym wiązać należy Calypso Bien. Calypso, miejsce, gdzie obecnie przebywamy, czy przyjeżdżają ekspedycje UMCS-u. Pierwszy budynek, który powstał w rejonie Calypso Bien, był tak zwany domek przy Wydrzycy. Michelsen Huset, to jest ten domek, który tu jest widoczny na zdjęciach, powstał w 1901 roku, zbudowany przez ekspedycję wysłaną przez Christiana Michelsena. Jest w ogóle najstarszym budynkiem związany z działalnością czy eksploatacją bogactw naturalnych. Pozostałe budynki powstały w latach 1918-1919. Tu mamy ten plan jakby Calypso. Ten pierwszy budynek, który powstał w 1901 i pozostałe zabudowania, to jest zdjęcie z 1920 roku. W 1932 roku budynki zostały zakupione przez rząd norweski. Tak wyglądało Calypso w 1936 roku. Poniżej mamy zdjęcie 2014 roku. W rejonie stacji, w rejonie Calypso funkcjonowała również radiostacja. Ten budynek do tej pory w dobrym stanie się znajduje powyżej Calypso Bien. Tutaj warto wspomnieć jeszcze nazwisko Ole Blomli. Był to traper, czy taki człowiek wynajęty do w momencie, kiedy firma North Exploration Company w 1929 roku zbankrutowała, kiedy rząd norweski przejął te budynki. Po prostu wynajęto tego człowieka do pilnowania, do obsługi czy dbania o to otoczenie. I jeden z tych domków, o ten tutaj, nawet nazywany jest Blomli Hytta, właśnie od nazwiska tego Ole Blomlego. Tak jak widać, patrząc na Calypso, pozostał tylko ten główny budynek, to jest ten pierwszy, po tym drugim została tylko podłoga, tego właściwie już nie ma, ten jest w dobrym stanie, a w tym miejscu, jak widać, to była właśnie sztolnia, tutaj były wprowadzone szyny
i w tym miejscu wydobywano węgiel. Ten urobek był wywożony potem tutaj na brzeg i transportowany łodziami. W tle jest jeszcze jedna łódź, ma bardzo ładną nazwę, Maria Teresa, ale wydaje się, że ta łódka chyba nigdy nie pływała. Jak ją postawiono na brzegu, tak chyba stała już od samego początku. Tak wyglądało w 1936 roku jeszcze Calypso Bien z innej strony, czyli widać, jak się mocno zmieniło. Pozostały tylko te dwa budynki A i B, natomiast ten po prawej i po lewej właściwie już ich nie ma. Tam w tle widać u góry radiostacje i te tutaj jeszcze takie płotki, które tu są widoczne powyżej, to jeszcze o nich za chwileczkę wspomnę. A wiążą się one przede wszystkim z traperstwem, ponieważ w momencie, kiedy ustąpiło, czy to kiedy eksploatacja bogactw naturalnych ustała ze względu na duże koszty, nierentowność, tamte tereny zostały przejęte przez traperów. Aczkolwiek samo traperstwo już na Spitsbergenie pojawiło się w XVIII, czy pod koniec XVII i w XVIII wieku. Jednak bardzo mocne nasilenie działalności traperów to jest przełom XIX i sam XX wiek. Polowano głównie na niedźwiedzie za pomocą takich samostrzałów, takich urządzeń. Tutaj był po prostu obrzyn, karabin z uciętą lufą, z podczepionym sznurkiem. Ten sznurek był potem przyczepiony do haczyka, na który był nadziany kawał mięsa. Niedźwiedź podchodząc do takiego mięsa, ciągnąc, wyzwalał kurek, wyzwalał spust w broni i tracił życie. Drugim takim obiektem, który często był, czy był eksploatowany właśnie w obrębie Spitsbergenu, to były lisy polarne czy pieśce. Stąd właśnie wspominałem, że te u góry było widać właśnie te siatki, takie to, co tutaj pokazywałem na poprzednim slajdzie, to właśnie były takie zagrody lisie. Właściwie lisy hodowano. No i potem też kończyły, jak widać tutaj na załączonym obrazku. Jeszcze w latach 60. w rejonie Kalipso, czy w ogóle Kalipso Strandy, funkcjonowały domki tak zwane traperskie, husy, gdzie były wykorzystywane przez pojedynczych traperów. Bardzo często oni również mieli zakrzęgi psie, jak również w późniejszych latach korzystali również ze skuterów. To jest zdjęcie z Kalipso, właśnie jeden z traperów, to jest z lat 60., pod koniec lat 60. właśnie mieszkał sobie w jednej z tych pomieszczeń w Kalipso Bien. No i następuje już lata, kiedy stacje w Kalipso, czy miejsce Kalipso zostaje zajęte przez pracowników naszego uniwersytetu. Nastąpiło to dzięki zaangażowaniu profesora Pękali, który zmarł 2 lata temu. On był inicjatorem wypraw lubelskich ekspedycji. Zaczęło się w 1986 roku. Właśnie w rejonie Kalipso wylądowała pierwsza ekspedycja, ponieważ były to czasy jeszcze innego systemu, a więc cała podróż odbywała się przez Moskwę, Murmańsk i rosyjskimi czy radzieckimi wówczas śmigłowcami. Kalipso było w tamtym czasie dosyć mocno zniszczone. Te budynki wymagały sporej pracy i remontów. Jak widać, te grupy, ekspedycje, które były w latach 1986, 87, 88, mnóstwo czasu poświęciły na to, aby przede wszystkim te domki wyremontować, naprawić i doprowadzić do stanu, który mamy obecnie, a więc przystosować do funkcjonowania. To jest takie zestawienie ekspedycji do 2021 roku było 29 ekspedycji. Tutaj zestawienie do 2016 roku. Od 2016 roku mieliśmy trochę nieco dłuższą przerwę w obecności w Kalipso, ale jest pokazany okres, kiedy czasowo ile osób przebywało, no i jakie główne zagadnienia są realizowane podczas tych wypraw. Jak widać, to jest geomorfologia, meteorologia, gleboznawstwo, archeologia, geologia. Pojawiali się również studenci podczas tych ekspedycji. W ostatniej, czyli tegorocznej wyprawie 29, ona
trwała niewiele, około 40 dni. Pod koniec czerwca przybyliśmy do Kalipso i o samej jeszcze wyprawie powiem. W tej wyprawie uczestniczyło 5 osób. Jeszcze na koniec krótką taką relację z tej wyprawy przekażę. W 2016 roku odbyło się takie mały jubileusz naszej stacji, ponieważ to było 30-lecie. Pojawiło się dwóch pierwszych uczestników właśnie z tej pierwszej ekspedycji z 1986 roku, profesor Rodzik, jak również profesor Jan Dzierżek z Uniwersytetu Warszawskiego. Byli w 2016 roku w Kalipso, więc mogliśmy takie małe jubileusz świętować 30-lecia. Sama stacja, jak wygląda budynek? Z wizytówką Kalipso jest kabestan zbudowany w 1990 roku przez Jarka Zajączkowskiego. Taka, obecnie już taka wizytówka troszeczkę Kalipso. Zawsze zaznaczamy swoją obecność, wieszając tablicę, jak również zawieszając flagę. Tak wygląda wewnątrz. Jak widać, nie są to luksusy, jednak niezwykle fajnie wyposażone, takie jakby schronisko górskie. Tutaj mamy główną mesę, główne pomieszczenie u góry po schodkach, tu czy po drabince można wejść i są miejsca noclegowe. To jest część taka bardziej przemysłowa, druga część budynku. Wewnątrz jeszcze są takie dwie kabiny, gdzie mogą przebywać po 3 osoby, więc jest ciepło, są kozy. Wszystko jest opalane drewnem. Do użytku takiego normalnego, domowego używamy kuchenki gazowej, ale również mamy wyposażenie w prąd. Dzięki temu możemy piec między innymi chleb na bieżąco, a więc życie kuchenne, takie socjalne jest dosyć, powiedzmy, nie jest jakieś super, ale da się wytrzymać. Tak wyglądają między posiłki, przebywanie, a więc to samo pomieszczenie, które mamy, to użytkujemy w różnych celach. Oczywiście ważnym elementem jest broń. Tutaj każdy musi się zapoznać z tą bronią, no, ze względu na niedźwiedzie polarne. Jest to wymagane. My na wyposażeniu mamy 2 dubeltówki plus 2 rakietnice. A no i konieczność łączności. Mamy dosyć bardzo dobre wyposażenie, jeśli chodzi o łączność radiową, jak również mamy telefony satelitarne, jak ostatnio zakupione również InRidge. Wodę czerpiemy ze źródełka, tutaj takie małe źródełko pod stokiem. No niestety w ostatnich sezonach wysycha, ale mamy drugie, więc musimy donosić w wiaderkach, musimy zadbać o drewno. Co prawda w tym roku już zakupiliśmy, nie użytkujemy takiego drewna dryftowego, które się pojawia na brzegu i które musimy zwozić, ale zakupiliśmy brykiety i opalamy brykietem. Prąd zapewnia nam agregaty. Jesteśmy też bardzo dobrze wyposażeni w sprzęt pływający. Mamy łódź, ponton, 2 silniki, kombinezony. Dzięki temu możemy się przemieszczać w rejonie stacji. Teraz krótka historia jeszcze tegorocznej wyprawy, tak na kanwie tego, jak to wszystko wygląda. Oczywiście wszystko zaczęło się w maju. W ten rok był, jak wszyscy wiedzą, czy jest, dosyć trudny ze względu na pandemię. Cała przygotowania to było niespełna miesiąc, szybko zapakowanie w maju i przekazanie na statek, aby można było przetransportować to na Spitsbergen. Część osób podróżowała samolotem, 2 osoby podróżowały samolotem, niestety załapaliśmy się na kwarantannę. W Oslo 10 dni, wylecieliśmy 5, 14 skończyliśmy kwarantannę, no i 15 mogliśmy czerwca lecieć na Spitsbergen. Tutaj jest taką listę, wypunktowałem, ile testów musieliśmy odbyć. Ich było aż 5, czyli 24 godziny przed wylotem, po wylądowaniu na lotnisku, 3 dnia kwarantanny, 8 dnia kwarantanny i przed wylotem na Spitsbergen. Także przeżyliśmy, zostaliśmy bardzo dokładnie sprawdzeni, czy nie mamy wirusa. Wylądowaliśmy 15.
I tutaj mogliśmy spokojnie odwiedzić Longyearbyen, stolicę Spitsbergenu. Spotkaliśmy się, natomiast druga część grupy wypłynęła z Gdyni statkiem Horyzont 2, statek, który przewozi cały sprzęt. On generalnie zaopatruje stację w Holsundzie, ale przy okazji również rozwozi rzeczy, sprzęt grupom regionalnym. Po drodze właśnie koledzy wylądowali również w Holsundzie, gdzie byli świadkami wyładunku, a cała grupa, czyli nasza piątka, spotkała się 18 w Longyearbyen. Wsiedliśmy na statek w Longer i z statkiem przypłynęliśmy do Calypso i przypłynęliśmy akurat o 1:30 w nocy, a ze względu na to, że jest dzień polarny, więc nie zastanawialiśmy się, a warunki były sprzyjające, więc bardzo szybko nastąpił wyładunek dzięki właśnie pontonowi czy łódce z Horyzonta, ze statku. Te wszystkie nasze rzeczy były transportowane. Tutaj pomogła nam również przy rozładunku grupa pana doktora Adama Nawrota z Instytutu Geofizyki, która nam dzielnie pomagała w rozładunku, a tak wyglądało nasze rzeczy tuż po rozładunku, nasze pakunki, które musieliśmy potem przygotować w Calypso. Ze względu na to, że nie było nikogo w stacji prawie 5 lat, więc sam budynek wymagał nieco odświeżenia, więc pierwsze 2 dni były dosyć pracowite, aby przygotować nam miejsce do przebywania na najbliższy miesiąc. Oczywiście postawiliśmy flagę 20 czerwca. Już niespełna parę dni później mieliśmy również wizytę z biura gubernatora. No, to akurat jest to nowa ekipa, która od tego roku rozpoczęła swoją kadencję, a więc wizytują, chcą zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No, taka miła, w miłej atmosferze wizyta. A co w tym roku w ogóle robiliśmy? Generalnie celem była realizacja projektu badawczego, którego kierownikiem była pani doktor Sara Lehmann-Konera. Projekt dotyczył chemizmu, modyfikacji chemizmu wód powierzchniowych w takiej małej zlewni renifer, ale przy okazji mogliśmy również inne rzeczy robić. Generalnie same prace terenowe i przygotowanie dosyć żmudne, bo wymagało wykonania różnego rodzaju odwiertów, zamontowania urządzeń w gruncie, potem żmudne pobieranie prób i praca w laboratorium, takim mini laboratorium, przygotowanie próbek do dalszego transportu. Były robione również obserwacje meteorologiczne. Tutaj mamy średnią miesięczną za lipiec, to było 5 stopni. Temperatura maksymalna 9,5, minimalna 2,3. Stosunkowo ciepły sezon, aczkolwiek trzeba przyznać, że ten rok nas nieco zaskoczył, ponieważ jeszcze pod koniec czerwca było bardzo dużo śniegu, który w ciągu następnych 2 tygodni bardzo szybko zniknął. Niemniej jednak to miało pewnego rodzaju przełożenie również na termikę gruntu, na to, co się dzieje w rzekach. Prowadziliśmy obserwacje hydrologiczne, były robione pomiary urządzeniami badającymi temperaturę, zasolenie, przewodność, czyli takie dosyć kompleksowe badania wody, które możemy wykonać w terenie. Były pobierane próby, jak również były wykonywane przepływy, a więc w celu określenia ilości wody. Badaliśmy również w innych rejonach, to jest taka dolina, rzeka w dolinie Chamberlain-Dalen, były wykorzystywane urządzenia, takie mini CTD, które mogły właśnie mierzyć właśnie przewodność, temperaturę i głębokość, czyli poziom wody. Dwóch kolegów zajmowało się również jeziorami, były dokładnie badane niektóre. Tutaj widzimy urządzenia, które do poboru prób, jak również parametrów wody, były pobierane rdzenie z niektórych jezior. Również wykonana była batymetria za pomocą pontonu. Do pontonu była przypięta aparatura, która umożliwiała właśnie wykonanie pomiarów batymetrycznych. Te jeziora były różnie położone, kilkanaście takich jezior żeśmy zbadali. Przy okazji tu mamy takie jedno z piękniejszych jezior na Rein Oden. Też właśnie ono, o dziwo, nie jest aż takie głębokie, bo na najgłębszym miejscu ma 1,80 m. W tym roku również sporo udało nam się odwiedzić różnych miejsc właśnie dzięki temu sprzętowi pływającemu, jak również odwiedzić jeden z lodowców Recherche.
To jest taki przykład lodowca, czy zasięgu lodowca w 2016 roku, natomiast tak wyglądało czoło lodowca w 2021. Lodowiec w ostatnich 2 latach przeżył tak zwaną szarżę, nagły ruch, przemieścił się o ponad 1200 metrów do przodu i zajął znaczną część tej laguny, takiej wewnętrznej, którą tutaj widzimy. To ma około 3 km szerokości, to jest około 1,5 km. On przesunął się ponad 1200 metrów. I tak wygląda lodowiec po szarży. To jest wykonane zdjęcia z drona, więc bardzo mocno uszczeliniony, zachował się jak buldorze, piętrza przed sobą materiał. No, z danych norweskich wynika, że jego ruch dzienny to był około 1 metra, więc dosyć szybkie przemieszczanie się tego czoła następowało. W tym roku również wykorzystaliśmy sprzęt latający w postaci Fantoma czwórki, jak również IBI, skrzydła. To umożliwiło nam wykonanie różnego rodzaju obrazowania powierzchni, wykonywania modeli cyfrowych, jak również dokumentacji fotograficznej. Tu jest to skrzydło w użyciu. Dzięki temu to skrzydło jest o tyle ciekawe, że pozwala na znacznie większym obszarze wykonać pomiar niż właśnie ten mały Phantom. Wszystkie dane były odnoszone również do układów bezwzględnych za pomocą precyzyjnych odbiorników GPS. Tutaj akurat mamy stację bazową z możliwością RTK, czyli Real Time Kinematic, czyli przekazywanie poprawek. Stacje terenowe od razu w tym momencie pomiaru miały dokładną pozycję. A to jest obraz właśnie już uzyskany z danych z nalotu IBI. Mamy tymi niebieskimi kropeczkami, to są zdjęcia i wykonany model cyfrowy. Dzięki temu możemy bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie odwzorować powierzchnię i potem wykonywać różnego rodzaju analizy morfometryczne, czy to jakiś punkt wyjścia do analiz GIS-owskich chociażby. Inny przykład, tutaj akurat mały DJI był wykorzystany na niskich pułapach, ponieważ skrzydło lata, minimalna wysokość to jest około 40 metrów, natomiast tym możemy latać minimalnie nawet do kilku metrów, do kilkunastu. Samo zamknięcie bazy na sam koniec to jest oczywiście zabezpieczenie budynków, pakowanie. Ostatnie 2 dni przygotowanie sprzętu, zabezpieczenie sprzętu już tutaj jest zniesione na brzeg, przygotowanie do załadunku. Zamknięcie stacji było 31 lipca. Przypłynął po nas jacht, taki łódeczka, farm dowodzony przez Stiga Henningsena. Około 10 godzin przypłynęliśmy z Kalipsy do Longier. I tutaj już potem, to jest właśnie ta łódeczka, ten farm, zapakowaliśmy ten sprzęt potem do kontenera i 3 września dzięki Krzysiowi Różańskiemu ten sprzęt został potem, te wszystkie nasze rzeczy zostały przetransportowane na statek Horyzont 2, czyli drugim rejsem wróciły wszystkie rzeczy do Polski. A my spokojnie wróciliśmy sobie 2 sierpnia z samolotem do Polski, lądując w Lublinie. Także to było jedno z pierwszych, to było pierwsze nasze lądowanie, bo zazwyczaj lądowaliśmy w Warszawie lub w Gdańsku, ale to było w tym roku pierwsze lądowanie bezpośrednio w Lublinie. I tak na koniec jeszcze to, co najpiękniejsze w Arktyce, to już tak może bez zbędnych komentarzy, to, co się pojawia. Dziękuję za uwagę. Zainteresowanych jeszcze zapraszam na stronę facebookową Calypso BN, jak również Klubu Polarnego. Tam pojawiają się od czasu do czasu jakieś posty, informacje dotyczące m.in. miejsca, jak również jakichś innych wydarzeń, które dzieją się w społeczności polarnej. Dziękuję bardzo. Projekt eduarctic.pl jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Dialog.